Informacje o postępach w jednym z projektów spółki nie zdołały wyrwać notowań akcji Captora Therapeutics z marazmu, a spółka może być zmuszona prosić inwestorów o zastrzyk gotówki. Mimo to, zdaniem ekspertów, akcje biotechu są atrakcyjne. Dzisiejszy materiał powstał w ramach cyklu tematycznego Zdrowie 360 stopni, który trwa od września do listopada i jest poświęcony inwestycjom w szeroko pojęty sektor zdrowia. Informacje i link do całej akcji znajdziecie w opisie. Tego filmu, ja nazywam się Raflaszek i zapraszam serdecznie na odcinek. Informacja o wyłonieniu przez Capture Therapeutics kandydata na lek w onkologicznym projekcie CT03 nie zdołała rozruszać notowań akcji spółki. Obecny na warszawskiej giełdzie od 2021 roku Wrocławski Biotech. Pomyślnie zakończył badania przedkliniczne w drugim pod względem stopnia zaawansowania ze swoich projektów. Jak zaznacza Krzysztof Radojewski z Nobel Securities, informacje należy jednak ocenić lekko pozytywnie. Spółka wcześniej wskazywała, że wyłonienie kandydata spośród dwóch potencjalnych cząsteczek ma nastąpić do końca roku po uzyskaniu ostatnich wyników badań przedklinicznych. Jak przewidywał analityk, nominacja kandydata umożliwi w kolejnym kroku rozpoczęcie pełnego pakietu badań toksykologicznych przez złożenie wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego, co w naszej ocenie może nastąpić pod koniec przyszłego roku. Jeszcze w kwietniu specjalista wydał dla akcji Biotechu rekomendację kupuj z ceną docelową ponad 131 zł, jednak od tamtego czasu kurs jak zaczarowany trzyma się okolic przedziału 75 i 80 zł. Z drugiej strony już sama stabilizacja notowań poprzedzona ich solidnym odbiciem z historycznego dołka powinna nieco poprawiać nastroje inwestorów. Wszystko dlatego, że od szczytu z końcówki 2021 roku do zanotowanego po półtora roku dołka kurs spadł aż o 72%. Również zdaniem Beaty Paragiwaśniewski z biura Makryskiego M banku akcje Kaptora mają potencjał umocnienia Choć dla inwestorów pewnym kontrargumentem może być utrzymujące się ryzyko emisji, jak tłumaczy analityczka, spółka ostatnio notowała postępy naukowe nie tylko w projekcie CT03, ale też w CT02. Tymczasem w CT01 złożyła wniosek o zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego, jak wskazuje specjalistka, która na początku września podniosła wycenę akcji spółki ze 120 do 131 zł, utrzymując jednocześnie rekomendację kupuj. A jak dodaje Radojewski z Nobel Securities, w ostatnich miesiącach Capture Therapeutics ograniczył koszty, a pozytywnie ocenić należy też skupienie się przez niego na trzech głównych projektach. Zdaniem Analityka dotyczący terapii TPD dla raka wątrobowo-komórkowego, projekt CT01, w którym spółka czeka teraz na zezwolenie na rozpoczęcie badania. Reprezentuje bardzo ciekawą i obiecującą dziedzinę. Mimo to spółka postępuje w tej kwestii ostrożnie, kładąc najwyższy priorytet na bezpieczeństwo pacjentów, a to dlatego, że to pionierskie badania tego typu. Tymczasem pozostałe dwa prowadzone przez Kaptora projekty, wspomniane CT02 oraz CT03, już przeszły wstępne badania przedkliniczne. Jak wskazuje specjalista, CT02 czeka na wybór najbardziej obiecującej w kontekście opracowania nowego leku cząsteczki. Jak przewiduje ekspert Nobel Securities, w jednym z tych projektów spółka będzie zapewne próbowała szukać możliwości pracy w ramach partneringu z silniejszym graczem. To jego zdaniem dobra strategia, bo taka współpraca stworzyłaby okazję do uwiarygodnienia się na rynku i rozwijania pozostałych projektów własnym sumptem. Jak komentuje Michał Melon z domu maklerskiego Navigator Poszukiwanie partnera chcącego sfinansować kolejne fazy badań jest w tej branży czymś naturalnym. Jak zauważa project manager, największa część spośród prowadzonych przez spółkę badań dotyczy onkologii. W jej portfolio są też jednak takie poświęcone chorobom autoimmunologicznym, w tym o charakterze dermatologicznym oraz związanym z problemami z metabolizmem. Wszystkie z całego szeregu projektów Kaptora charakteryzują się jednak relatywnie wczesnym etapem rozwoju. Jak zaznacza specjalista, skoro żaden z projektów nie wkroczył jeszcze w fazę kliniczną, to inwestorzy muszą liczyć się z tym, że kolejne etapy prac będą wymagały bardzo dużych nakładów. Captor Therapeutics to firma biofarmaceutyczna specjalizująca się w opracowywaniu leków opartych na technologii Targeted Protein Degradation do leczenia chorób o wysokich, niezaspokojonych potrzebach medycznych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 roku i wchodzi w skład indeksu S&P 80. I to wszystko już w tym materiale. Zachęcam do polubienia nas i jednocześnie obserwacji na YouTube poprzez wciśnięcie przycisku: Subskrybuj.